Hejka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko. Dziś rozpoczniemy omawianie rządów Bolesława IV Kędzierzawego. Gdy Bolesław Kędzierzawy przejął władzę w 1146 roku, miał prawdopodobnie 24 lata i był już wtedy żonaty z córką księcia nowogrodzkiego, Wierzchosławą. Jego posiadłości na Mazowszu i Kujawach zostały powiększone o dzielnicę senioralną, a także Śląsk i ziemię lubuską, dzielnicę, którą odebrał wygnanemu przyrodniemu bratu Władysławowi. Stawiało go to więc w bardzo silnej pozycji wewnątrz kraju. Jednak ponieważ został wyniesiony do władzy w dużej mierze przez obawiających się wszechwładzy poprzednika możnych, musiał pójść na ustępstwa. Jednym z nich była realizacja kolejnego punktu testamentu Krzywoustego, a więc przekazanie dzielnicy sandomierskiej jego młodszemu, zdolnemu już do przejęcia władzy bratu, Henrykowi. Do kraju powrócił także przywrócony do łask Piotr Włostowic, jednak okaleczony palatyn nie odegrał już żadnej ważniejszej roli w dziejach kraju. Tymczasem Władysław Wygnaniec, po tym gdy nie otrzymał wsparcia w Czechach, udał się na dwór króla niemieckiego. Wykorzystując koneksję swej małżonki Agnieszki Babenberg oraz składając mu hołd, zdołał Konrada III do swej sprawy przekonać. Zorganizowana na prędce interwencja wojsk cesarskich nie przywróciła mu jednak władzy. Powodem tego mogło być wyjątkowo szeroko rozlana w tamtym roku rzeka Odra, opór graniczących z Polską niemieckich magnatów, którzy szykowali się do walk z pogańskimi wieletami, czy też mająca być niebawem ogłoszona druga wyprawa krzyżowa. W efekcie armia Konrada III nie przekroczyła nawet granicznej Odry. Bolesław zapobiegliwie złożył mu spory okup i przyrzekł stawić się na cesarski sąd. Gwarantem jego dobrej woli było wysłanie Henryka Sandomierskiego, oficjalnie w charakterze gościa, choć faktycznie jako zakładnika. W roku 1147 niemiecki król postanowił posłuchać papieskiego wezwania i ruszyć do Ziemi Świętej. Zawiedzionemu Władysławowi z rodziną przekazał zamek Altenburg w Turyngii jako tymczasową siedzibę i obiecał pomoc w nieokreślonej przyszłości. Na krucjatę u boku Konrada III wyruszył prawdopodobnie najstarszy syn wygnańca, Bolesław Wysoki, który u jego boku wyrastał w kolejnych latach na znamienitego rycerza. Na wyprawę mógł także wyruszyć Henryk Sandomierski, choć w przypadku tych obydwu piastów nie mamy co do ich udziału pewności. Zdesperowany Władysław udał się wraz z małżonką na pielgrzymkę do Rzymu. Zdołali tam przekonać Eugeniusza III do uchylenia klątwy nałożonej na niego przez biskupa Jakuba ze Żnina oraz do nałożenia klątwy na juniorów. Polscy biskupi zignorowali jednak wolę papieską i w rezultacie ekskomunika nie zmieniła status quo. Na wygnaniu przyszedł też na świat trzeci syn Władysława, Konrad Laskonogi. Ogłoszona w 1147 roku przez Eugeniusza III druga wyprawa krzyżowa znalazła szeroki posłuch wśród feudałów Europy Zachodniej i Południowej. Garnęło się do niego rycerstwo południowo-niemieckie oraz sam król Konrad III. Niechętni wyprawie byli jednak sascy feudałowie z północy kraju. Papież wydał tego samego roku z ich inicjatywy bullę zwaną Divina Dispensatione. Głosiła ona, że walczący z niewiernymi krzyżowcy zyskają odpuszczenie win w Królestwie Niebieskim, niezależnie od tego, z jakimi niewiernymi wojują. Tym samym rozpoczęto przygotowania do krucjaty przeciwko Słowianom połabskim, która miała przywrócić utraconą w 983 roku władzę cesarską nad regionem. Przewodzący krucjacie potężny książę Saksonii Henryk Lew uzyskał także wsparcie Duńczyków. Zamierzali oni poszerzyć swe wpływy na południowym Bałtyku oraz ukrócić łupieszcze rajdy słowiańskich chąśników na ich wybrzeża. Niewielkie wsparcie zapewnili także Polacy, którym przewodził Mieszko. Motywacją juniorów mogła być chęć rozszerzenia polskich wpływów na lewym brzegu Odry, bądź też zyskanie przychylności niechętnych Konradowi III północno-niemieckich feudałów. Ten wspierał w końcu ich wygnanego brata Władysława.
Walki rozpoczęły się od wyprzedzającego ataku księcia obodrzyckiego Niklota na Lubekę. W odpowiedzi doprowadziło to do niemiecko-duńskiej inwazji. Duńczycy rozpoczęli oblężenie obodrzyckiego grodu w Dąbinie, zaś Niemcy oblegli wielecki Dymin. Niklot zdołał jednak z pomocą sprzymierzonego plemienia Ranów z wyspy Rugi pokonać duńską flotę, a następnie także i armię. Ostatecznie niezdobyty pozostał także gród w Dyminie, zaś krzyżowcy zawarli z księciem Niklotem pokój. W jego myśl władca obodrzyców zobowiązał się przyjąć chrzest oraz na nowo płacić saskim możnym trybut. Kolejnym celem wyprawy stał się co ciekawe chrześcijański już Szczecin. Być może czujący niedosyt krzyżowcy pragnęli po prostu łupów, być może ich motywacja była inna, jednak po rozmowach z księciem pomorskim Raciborem I oraz biskupem Wolina Wojciechem od oblężenia odstąpili. Krucjata połabska nie zakończyła się więc planowanym przez Niemców zwycięstwem. Jedynym wymiernym efektem było odzyskanie przez Albrechta Niedźwiedzia grodu w Chobolinie. Ambitny margrabia zabezpieczył także prawa do grodu w Brennie, zwanego po słowiańsku Braniborem. Zawarł on układ z ochrzczonym księciem plemienia Stodoran Przybysławem, wedle którego po jego bezdzietnej śmierci Branibór miał trafić właśnie w ręce Albrechta. Saski feudał i zarazem przeciwnik Konrada III stał się polskim sojusznikiem. W roku 1148 przybył on na wezwanie juniorów do Kruszwicy, zaś przypieczętowaniem układu stał się mariaż jego najstarszego syna Ottona z ich siostrą Judytą. Nie wiemy, jak duży był udział wojsk polskich w krucjacie połabskiej, jednak Bolesław IV także postanowił wyruszyć na niewiernych. Celem stali się pogańscy Prusowie, którzy przez cały okres jego panowania na Mazowszu najeżdżali na jego dzielnice. Zdołał on zmusić kilka granicznych plemion do krótkotrwałego płacenia trybutu, jednak nie doszło do bezpośredniego podboju terytoriów czy też nawrócenia Bałtów na chrześcijaństwo. Ferwor wypraw krzyżowych udzielił się także Henrykowi Sandomierskiemu. Młody książę powrócił do kraju w roku 1149, być może po wzięciu wcześniej udziału w drugiej wyprawie krzyżowej. O ile co do tego mamy spore wątpliwości, to mamy dużo więcej pewności co do jego wyprawy z roku 1153. Henryk udał się do Ziemi Świętej z grupką polskich rycerzy, gdzie prawdopodobnie spędził aż rok. Bolesław zyskał także w tym czasie sojusznika w postaci wielkiego księcia kijowskiego Izjasława II. Wysłał ruskiemu władcy posiłki, aby pomóc mu w walkach wewnętrznych, zaś Mieszko poślubił jego córkę Eudoksję. Tymczasem w roku 1150, po bezdzietnej śmierci księcia Stodoran Przybysława, Albrecht Niedźwiedź wyruszył na Branibór. Sprzeciwił się temu jednak inny połabski władyka, książę Sprewian, niejaki Jaksa z Kopanicy, który zajął strategicznie położony gród w roku 1151. Doprowadziło to do zażartego konfliktu pomiędzy nimi. Obawiający się rosnących wpływów niemieckich w pobliżu ich granicy juniorowie prawdopodobnie odeszli wtedy od sojuszu z Albrechtem. W roku 1152 zmarł schorowany Konrad III, co było dla Bolesława IV świetną wiadomością. Na swego następcę wyznaczył towarzysza z wyprawy krzyżowej, księcia szwabskiego Fryderyka Barbarossę. Nowy król niemiecki zainteresowany był początkowo przywróceniem władzy cesarskiej nad Włochami oraz koronacją na cesarza. Władysław Wygnaniec nie mógł więc na razie liczyć na jego wsparcie. Kolejną świetną wieścią dla Kędzierzawego była śmierć Eugeniusza III w roku 1153, która oznaczała koniec nałożonej na niego papieskiej ekskomuniki. Fryderyk I okazał się być jednak władcą niezwykle kompetentnym. Po udanej kampanii we Włoszech został koronowany w roku 1155 na ich króla, otrzymując żelazną koronę Longobardów, zaś wkrótce potem także i na cesarza. Wzorem dla niezwykle ambitnego Barbarossy byli najpotężniejsi spośród jego poprzedników, tacy jak Karol Wielki czy Otton I. To zaś oznaczało dla obecnych władców Polski spore zagrożenie. Okej, także to tyle na dzisiaj.
Jeżeli interesuje Was historia, to polecam odwiedzenie portalu historycznego HistMag. Link do niego znajdziecie w opisie filmu.